Co on chce ci teraz powiedzieć? Lub co ona chce ci teraz powiedzieć, jeśli patrzą, zaglądają na mój kanał mężczyźni? Witam serdecznie wszystkich, kochani subskrybenci i widzowie. Oczywiście nowi widzowie zapraszani są do subskrypcji. Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry, proszę. Zróbcie to dzisiaj, by dostawać nowe wróżby, codzienne premierki moich wróżb kolektywnych. Zasubskrybujcie mój kanał. Proszę również o wymianę energii ze mną w postaci komentarzy, bym czuła Waszą obecność. Proszę też o lajki z kciuszkiem w górę, by wspomagać mój kanał. Wszystkich potrzebujących, którzy mają problemy emocjonalne, miłosne, zapraszam na wróżby indywidualne, które robię na podstawie Waszych dat urodzenia, zdjęć i osobistych Waszych pytań. Zapraszam serdecznie. Napiszcie mi na e-maila, mój adres e-mailowy znajdziecie pod filmikiem i w komentarzach. Zapraszam. Dzisiaj, kochani, co on chce Wam powiedzieć? Czyli wiadomość od niego, od niej. Wybierzcie grupę. Grupa pierwsza, obelisk biały, przeźroczysty, kwarc górski. I grupa druga, obelisk czerwony. Wybierzcie ten kolor lub ten numer, pierwszy, drugi, jedynka, dwójka, lub ten kolor, który Wam się podoba, który lubicie lub który przyciąga po prostu Wasze oko. Dwie talie kart Lenormanda. Te talie są oczywiście identyczne. Identyczna ilość kart. I zaczynamy od grupy pierwszej. Grupa pierwsza to obelisk kwarcu górskiego. Co on chce Ci dzisiaj powiedzieć? Jesteście od siebie oddaleni. Czy jest to po prostu odległość geograficzna, czy to jest po prostu oddalenie emocjonalne, psychiczne, duchowe? Jesteście w jakiejś izolacji, blokadzie. Natomiast tematem jest miłość. To, co on chce powiedzieć, jest to, że ciebie kocha, że ma uczucia miłosne do ciebie i że ciągle jeszcze te uczucia są obecne, że egzystują. Piękna karta miłości w przełożeniu kart na dnie talii. Czyli to jest nasz temat. Ta karta pokazuje temat czytania. Miłość. Miłość jest tematem. Miłość na jakąś odległość geograficzną lub jesteście od siebie w tej chwili oddaleni, być może pracujecie gdzieś daleko, za granicą. Jeden z Was być może pracuje, wyjechał i tutaj chce on Ci powiedzieć, chce Ci przekazać, chce on Cię spotkać, chce przyjechać lub Ty masz przyjechać lub macie się spotkać, wspólnie spędzić ze sobą czas czy wyjechać ze sobą gdzieś na urlop i uleczyć wszystkie rany, które żeście sobie stworzyli po prostu. Tutaj jest... Jak jesteście oboje na rozdrożu, on nie wie, co ma zrobić. On też jest niezdecydowany, wątpi i nie wie, co ma w ogóle zrobić w tej sytuacji. Ponieważ chciałby się spotkać, wie, że dzieli Was jakaś odległość geograficzna lub odległość emocjonalna, że się oddaliliście od siebie emocjonalnie, psychicznie. Też jest to temat oddalenia, prawda? I on wie, że trzeba to uleczyć, że chciałby to uleczyć i chciałby Ci powiedzieć, że jest na razie w kropce, nie wie, co zrobić. Nie wie, co
zrobić, by to właśnie uleczyć między Wami, co zostało zepsute, zrujnowane. Jakieś tutaj miało być spotkanie, które nie doszło do skutku i on jest teraz właśnie tutaj w separacji, w izolacji. Oboje jesteście w tej izolacji, nie macie kontaktów. Mieliście się spotkać, ale tutaj jest jakaś blokada przed tym spotkaniem. Nie udało się, nie wyszło. Jest, w tej chwili jest jakaś tutaj rzeczywiście separacja. I on chce Ci powiedzieć, że jesteś dla niego ciągle jeszcze piękną, atrakcyjną, seksowną, uroczą, piękną kobietą, za którą on tęskni i myśli. Ale teraz siedzi on w izolacji, nie wie co zrobić. Jesteście oboje odseperowani od siebie, być może nawet odległością geograficzną lub rzeczywiście uczuciowo oddaliliście się bardzo od siebie. On czuje tą odległość tak maksymalnie, masywnie i właśnie stoi on tutaj na rozdrożu. Być może też on ma inną jakąś opcję, tak? I nie wie właśnie co ma tutaj zrobić w tej sytuacji. Jak tutaj uleczyć między Wami te sprawy miłosne, tak? Które dotyczą właśnie tej miłości, ponieważ miłość na pewno on w sercu jeszcze ma. Uczucie miłości on ma i on chce powiedzieć tutaj Tobie o miłości, o spotkaniu, ale na razie jeszcze potrzebuje pozbierać jakby myśli w samotności, w izolacji, w jaskini i jakby zdecydować się tutaj na jedną z tych dróg, ponieważ stoi na rozdrożu. Chcę Ci powiedzieć jednak, że jesteś dla niego przepiękną, seksowną, atrakcyjną kobietą, która go bardzo tutaj seksualnie, erotycznie pociąga. Bardzo duża chemia jest między Wami, ale nie tylko chemia, seksualność, również uczucie miłości, tak? I on nie wie, co ma zrobić. Na razie po prostu tutaj nie widzę między Wami kontaktu niestety. I on nie wie, jak to uleczyć, nie wie, co właśnie z tym zrobić. Także taka wiadomość jest tutaj dla grupy pierwszej. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zapraszam teraz, kochani, grupę drugą. Grupa druga to obelisk czerwony. Wiadomość od niego. Co on chce Ci dzisiaj przekazać? Co myśli? Jakie wiadomości? Tak, chciałby jakiś nowy początek z Tobą. Myśli o nowym początku z Tobą. Jest uczciwy, lojalny, wierny, pomocny. Chciałby on, żebyś miała do niego zaufanie, byś mogła na niego liczyć, że przede wszystkim chciałby Tobie przekazać, że on jest wierny, że on tutaj chciałby nowego początku i myśli o Tobie. Myśli o Tobie, by zacząć właśnie coś na nowo, jeszcze raz mieć szansę spróbować jeszcze raz z Tobą. Wie, że z Tobą mógłby spełnić swoje marzenia, emocjonalnie się spełnić. Czuję tutaj, że można byłoby z Tobą zbudować coś głębszego, spełnić właśnie jego marzenia, że Ty jesteś jego marzeniem, czy spełnieniem jego marzeń emocjonalnych. Dlatego chciałby z Tobą tutaj jeszcze raz spróbować, pomimo to, że coś się między Wami teraz nie udało. Tutaj chciałby zgody, przyjaźni, harmonii, pięknej atmosfery znowu. Chciałby kontaktu z Tobą, szuka kontaktu, szuka połączenia, czy przez internet, czy przez telefon, czy przez pisanie jakieś, tak? Chce tutaj z Tobą się znowu połączyć, spotkać, kontaktować. Chce tutaj przyjaźni, nie tylko przyjaźni, ale też harmonii, zgody,
Jeśli się posprzeczaliście, czy nie wiem, mieliście jakąś ostrą wymianę zdań, to chcę tutaj znowu, żeby harmonia powróciła właśnie w waszą relację, by nastąpiła nowa szansa, nowy początek, żebyście zaczęli od zera jeszcze raz i żebyście weszli w jakiś inny etap tutaj, w te głębsze takie sfery właśnie emocjonalne, które tutaj są możliwe. On myśli, że z tobą można zbudować coś głębszego, że on by był w stanie tutaj rozwinąć właśnie głębsze jakieś uczucia, emocje do ciebie. Chciałby porozmawiać. Wie, że atmosfera jest jakaś napięta, jakaś taka, nie wiem, frustracje, nerwowość, nie wiem, niezadowolenie, ale chciałby porozmawiać i to wszystko wyjaśnić. Pomimo to, że ta rozmowa też nie byłaby może taka prosta, nie byłaby taka spokojna, ale ty chciałby bardzo on porozmawiać. Potrzeba rozmowy, potrzeba udowodnienia tobie, że on jest przyjazny, że on jest wierny tobie, wierny przyjaciel pies, tak? Że on jest bardzo tutaj tobie oddany, lojalny i że myśli tutaj o tobie właśnie przede wszystkim jako dobry partner, przyjaciel. I że z tego właśnie może wyjść coś głębszego, jakieś głębsze spełnienie marzeń, jakieś głębsze uczucia, ponieważ ty mu się tutaj bardzo, bardzo podobasz, jesteś taką osobą z głębszą jakby osobowością i to mu się bardzo, widzę, tutaj podoba. Także szuka kontaktu, chce rozmowy. Takie wiadomości są na ten moment od waszych osób ukochanych. Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz za odwiedziny. Proszę o komentarze, lajki. Zapraszam na wróżby indywidualne i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. I do usłyszenia już wkrótce.